Zawody w obedience to są zawody w psim posłuszeństwie, rozgrywane zawsze przez parę przewodnik i jego pies. Niesłychanie popularne na całym świecie, zyskują coraz więcej zwolenników u nas. I nic dziwnego. Pies przechodzi przez kolejne stopnie wtajemniczenia, od klasy zerowej aż do międzynarodowej. W klasach zerowej, pierwszej i drugiej mogą startować wszystkie psy, także nierodowodowe. Ten sport nie wymaga wielkich nakładów finansowych ani skomplikowanego sprzętu. Dostępny jest dla wszystkich. A warto wiedzieć, że każdemu psu szkolenie jest znacznie bardziej potrzebne niż jego przewodnikowi. Daje psu możliwość bezpieczeństwa. Pies czuje się bezpiecznie wtedy i pewnie, kiedy może nagradzany wykonywać polecenia człowieka. Wykonywanie pozycji na odległość, maksymalność punktów, wrażenie ogólne. 9,5 punkta, bardzo ładna praca na kontakcie. Czasami tylko jeszcze minimalnie pies gubi ten kontakt. Być może to jest kwestia upału. Dziękuję. Dzisiaj z moim psem jest to pies rasykany Corso Italiano. Debiutowaliśmy w zawodach obedience. Mimo tego, że jest to rasa uznawana powszechnie za taką nieszkolącą się tak super i na pewno nie rasę typowo sportową pod zawody, udało się nawet odnieść sukces i zajęliśmy trzecie miejsce i otrzymaliśmy aż 4 puchary, w tym puchar za najlepszego przewodnika oddziału Kraków, za najlepszego psa rasykany Corso i za najlepszy debiut dzisiejszego dnia. I chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że żaden pies trenera nie stanowi zagrożenia ani dla niego, ani dla jego rodziny, ani dla ludzi bliskich i tych obojętnych spotykanych na ulicy. Każdy pies, który żyje w mieście i nie tylko w mieście, powinien być wyszkolony, bo to gwarantuje psu zdrowie psychiczne, a wszystkim dookoła bezpieczeństwo.